Skoki narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Dzisiejsze zawody odbędą się na słynnej skoczni w Oberstdorfie. Przez lata był na ustach wszystkich i ta sława stała się dla niego całym światem. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity długi skok. O, chyba już wystarczy. Ciągle zmieniający się kierunek wiatru na pewno nie pomaga w oddaniu dobrego pierwszego skoku. Skoczył z progu z całą siłą. Wiatr z pewnością trzymał, bo oddech przeszkadzał mu w oddawaniu tego skoku. Ale szczęście nie opuściło zawodnika. Mamy nadzieję, że zawody w Garmisch-Partenkirchen będą bardzo emocjonujące. Dziś mogą nam sprawić niespodziankę zawodnicy do tej pory niezaliczani do grona faworytów. Kto wie, zobaczymy. W zeszłym roku padający śnieg spowodował tu częste przestoje w konkursie. Na szczęście on nie wygląda na zmartwionego pogodą. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity długi skok. Jeśli miałbym bawić się w proroka, to wróżę temu zawodnikowi cały ciężki sezon. Sądzę, a nawet jestem pewien, że masz rację. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. To było doskonałe lądowanie Telemana. No, na pewno wpłynie to na końcową ocenę. Oto zaczynają padać białe płatki, które w skoczkach nigdy nie budzą radości. Niech się wszyscy cieszą, że nie muszą moknąć w deszczu. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, żeby mógł zrobić kolej. Witajcie w Innsbrucku. Zapraszamy do oglądania bezpośrednich relacji z zawodów. Dziś jest dość sucho i mam nadzieję, że tak pozostanie. Wyskoczył z progu z całą siłą. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, żeby mógł zrobić kolej. Panują tutaj niemalże arktyczne warunki. Przenikliwe zimno, ale nie odstrasza to prawdziwych fanów skoków narciarskich. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. To już niestety wszystko. Mamy nadzieję, że bawili się Państwo znakomicie, równie dobrze jak my. Na pewno spotkamy się podczas następnych zawodów. Gorąco witamy spod skoczni w Bischofshofen. Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne zawody Pucharu Świata. Musisz wiedzieć, skąd wieje wiatr, nim wykonasz skok. Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Tak, jeżeli chce wygrać tę serię, powinien lepiej przyłożyć się do skoku. Popularność skoku zwiększa się z roku na rok. Wystarczy spojrzeć na rosnącą liczbę widzów, dziennikarzy z całego świata, którzy tu przyjechali. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Ale musi pracować nad sylwetką w czasie lotu. To z pewnością przyniesie mu więcej punktów następnym razem. Masz rację, gdybym był na jego miejscu, teraz nie ryzykowałbym tak dużo. Zwłaszcza jeśli chcesz utrzymać swoją pozycję. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. Nie zdołał wyjść z progu we właściwym czasie. To wyjaśnia, dlaczego oddał tak.